Siema, siema, z tej strony Adix, Big Bad Die. Zaczynamy naszą zabawę z grą Hard West 2. Na PC gramy i muszę powiedzieć, że wstęp i menu robi fantastyczne wrażenie. Spójrzcie na to w ogóle. Posłuchajcie muzyki przez chwilę. Jest to ogień, naprawdę. Nie mogę się doczekać, jak zaczniemy grę. Tak, sylwetki bohaterów widać w tle. Cieszę się bardzo, że mamy tylko czterech bohaterów, a nie jak na przykład w Mass Effect czy Dragon Age, że mamy niezliczoną ilość bohaterów, a wybieramy tylko część zawsze. Czego się zrezygnujemy, wolę model, kiedy mamy całą pulę bohaterów, ciągle z nimi podróżujemy i się z to niż przyzwyczajamy, tak? Poznajemy ich bardziej, tak? W każdej sytuacji, więc to mnie też cieszy. Spójrzmy jeszcze ustawienia na szybko. Mamy 4K, mamy wszystko na fulla, ustawione domyślnie przez grę. To będzie działać dobrze, nie wiem. Przekonamy, tak? Rozgrywka, język polski, efekty krwi włączone, bla 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 bla, nic ciekawego, tak? Słychać nas dobrze, grę słychać też dobrze, jedziemy z tym koksem, nowa gra, o! Pozy mają wyższe atrybuty, pozy zaczyna klasę z misji z pełnym fartem, każdą misję hardy. Gwiazdów gier turowych. Koszmar. Naczelny mi się tur jeszcze. Zaczniemy od hardego. Jak. Nie wiem, nie powiem, drugiego podejścia nie będzie. Najwyżej będę robić. Znaczy, drugiej zmiany poziomu trudności nie będzie. Najwyżej będę robić drugie podejście gry, to zrobię na koszmarze. Ta gra była płynna. Powiem wam szczerze, że nie lubię za bardzo gier turowych, ale. Jeżeli gram nadrabia fabułą klimatem, to. Chętnie zagram, tak? A ta już wiemy, że nadrabia klimatem. Zobaczymy, jak fabuła. Pamiętaj, że najlepsze towarzysze trzymają się razem ze względu na okoliczności. Jeżeli jeden z członków twojej drużyny został odcięty, przeciwnikom łatwiej będzie cię oflankować i przetłoczyć. Ładuje się grę. Kliknij, aby kontynuować. Klik! Mówię jak prawdziwy cowboy. With a gun can rob a bank. Robbing a train? Now that's a real feat. So I got this tip from a guy about a train full of federal gold. Runs by night, minimal crew. Folks call it the ghost train. Some even believe it's haunted. Me? I think it's a pretty good cover. So I've rustled up a posse to go after it. Flynn. Bit on the green side, but probably the smartest of us all. Clearly, I don't keep her around for her fists, but she's got darker talents. The kind that don't bear dwelling on much. Laughing Deer. Don't mind the name. Nothing funny about this one. An exile, even among his own tribe. What he did, I do not know. But I do know what he does, and what he does ain't pretty. Then there's Clive. Kestrel Colt, as the press calls him. Fastest gun in the West, they say. And he don't argue none. He's my protege, and my best friend. Me? I'm Jin Carter, gunslinger, outlaw, first-rate gambler at your service. And very soon, a filthy rich man. Zajebiste! Świetne to było! Jedziemy. Da zrobić napad na pociąg. Zaczyna też się bardzo dobrze. Od napada pociąg, cudowne. Barely have any security. No passengers too! I don't like this! Let's call it off! Go, go, go! Whoever boards the... Jean Carter! Samouczek Hard West 2. Witaj samouczku, w którym nauczysz się podstawowych zasad gry. Możesz pojąć samouczek, naciskając pomysł. Zostawiam jednak jakoś jeszcze samouczek, na tej, że jesteś stałym wyjadaczem gier taktycznych. Kontynuuj! Kliknij po lewej wszystkie myszy, aby poruszyć się lejem. Ładnie to wygląda. Przy ustrzelaniu używanie zdolności zużywa punkty akcji postaci. Każda postać zaczyna rundę strzelania punktami akcji. Wszystkie punkty akcji zostają skończone i runda się skończy. Takim podświetlone pole, aby przemieścić śmiejącego się jelenia za niską odsłonę. Zmniejszy szansę na jego trafienie o 50%. W
obsługa kamery, WSD, Quest, kręcenie i rolką się zmieniamy wysokość, tak? Cały ruch zużywamy jej. Let's do this by the... Tego postaci wykazuje punkty życia. Każde trafienie zadaje obrażenia. Okej. Okay. Czas postrzelać! Jeszcze mieć też strzał 2 z dowolnego panelu. Showtime! Showtime! Tylko zackie! Bravado! Tylko członek po zabiegu jakiegoś przeciwnika wchodzi w bravado. Nie wierzę. Dzięki czemu odzyskuje wszystkie punkty akcji. Zajebiste to jest! Wszystkie punkty akcji. Oj, co, już mogę grać? Rewolwer Castella ma szansę trafić dychę i podwoić zadawane obrażenia. Biała część panelu pokazuje bazowe obrażenia, szansę na trafienie. Pomarańczowa część przedstawia obrażenia trafienia w dychę oraz szansę na takie trafienie. Szansę na trafienie zależy od używania broni, w postaci odległości słony celu. 15% na dychę. O, udało mu się, dobrze. Really a good time to be showing off. Guess I'll play along. Let me see. What do we? Taką minutę są, że was umiejętności popisowy strzał, ale pamiętaj, każdy rykosze zmniejsza szansę na trafienie. Wybierz popisowy strzał. No way. Zajebiste. Bravado! O! Nie to zrobiłem, co chciałem. A słynny Kessler Core czasami podłuje, zwłaszcza kiedy próbuje strzelać do kogoś na zasłonę. Członek pozostaje trafiony, sam podłuje, otrzymuje punkty farta, może wykorzystać zapewnienia, zwiększyć szansę na trafienie. Głowa w dół! Ruch przeciwnika. Karabinier! Let's get him. Stolero. O, i do posiłki. Mówiłem? Mówili oni, że coś jest nie tak. Teraz aktywuj farta, bo zwiększy sobie szansę trafienia, a aktualną pulę farta. Muszę? On it. Ain't nothing can stop me. A to on jeszcze ma ruch swój, on. Jedna postać w linki, kajęcy bezpośrednio lub wirancy portret. No way. Też obejść przeciwnika, zachodzą z gold flanki. Oh hell, time to duck. Nuh-uh. I broń klikając X na strzelbę. Śród. Okej. Okay. Steady. Broń biała, atak śmiejący kogoś jelenia kosztuje tylko jeden punkt akcji, dzięki temu możemy wykonać serię pytań czasów, żeby zastosować taktykę uderz i uciekaj. That's how a real warrior fights. God, let's get rid of these guards! Aby kończyć napad, postępuj zgodnie z celem misji śmiałkowej widocznym w górnym rogu. Powodzenia, czyli już gram sam, zajebiście. Done and done.
Bravado! A jako... O, jest góra, dobra. Szkoda, że nie widzę też zasięgu, tak? Gene Carter. Dobra. Can't do, amigo. O. No, way. Może strzelić. Się schowaj. No, strzelaj. Prosto w plecy, bravado, to jeszcze tego skasuj. O, ale im pokazałem, jeszcze trzech. Ciekawe, gdzie oni są. O, idzie karabinier. Na górze jest. A to strzela za dwa punkty akcji, tak? Need someone dead. Że trafię. A to warta przynajmniej mam. Ej, ty! Let's do this. I'm ready. No way. A farta nie miała przypadkiem? Fastest gun in the west. No i co mamy dalej? Już
obozy w wagonie pasażerskim. A coś rany mogę leczyć, czy jakoś tak? Looking for trouble? What's the play? Co teraz? O, tunel, coś złego się stanie. There were no tunnels here on the map. Someone, get a light! I can't see anything! No, wait! Can you hear that? What the hell is happening? What is... O, w mordę! Pociąg widmo! To jest niezłe. Diabelstwo. Easy one. Bravado! A ty! Ready, like always. Aż. Ale zabiję go w ten sposób, więc będę mógł uciec. Bravado! A uciec, nie mogę. O. Myślę, że oni nie będą strzelać. Looking for trouble? Zajebiste. Lokomotywy. Dances with wolves, eat your heart out. Let's do this. Oh,
O, ktoś tu jest. Mamon. Finally here. Śpieprzony nekromanta. Czuję, że zginę. Leave it to me. You keep pulling that trigger, you're gonna break it off. Will do. Who's calling? Kestrel, Kestrel called. Need someone dead. Stoją. Looking for trouble? Mordy, co się dzieje? Serio? Kaja po trafieniu. Ten jest prawdziwy. Z czego będzie walczyć? Strzelby, no tak, jakiejś magicznej. Ready when you are. Who do you think you are?
The name's Mammon. Thanks for asking. I rarely have guests here. There's just no one fresh to play with. You like games, Mammon? Then how about a hand of poker? I win, you let us go and throw something in for our trouble. We lose? Well, it's your call. So greedy, I'd love it. I'll tell you what. How about I toss in the Ghost Engine? Just imagine all this power. It can make your wildest dreams come true. Win, and I give it to you. Lose, and your souls are mine. You want our souls? Yeah, sure. Knock yourself out. Our souls, Gene? What the hell? Shall I deal? We're using my deck. Ten oto sposób podpisali umowę z diabłem. Mr. Carter, one deal. High hand wins. Are you ready? Let's get to it then. Yes, that's right! Read 'em and weep, devil! If you think that will make a difference. And the winner takes all! You really think you could out-cheat me? Five of a kind! No. What? No! This is some kind of a trick. I don't even have a Joker in my deck. Now it's time to cash in those chips. Hold on! To było mega. Wow. Zajebiście, grali z diabłem w karty, przegrali swoje dusze i co teraz, to połączenie magii western jest po prostu urzekające. I ta akcentuwa, świetne to jest, normalnie jestem zauroczony. Wake the hell up, Jin! Come on! Open your eyes! Kontynuuj. Stanę wreszcie na nogi, czując się dziwnie lekko, jakby pusto i zimno, nie tylko fizycznie, jakoś w środku. Później ujrzałem trzy oszedłane konie, zbite w ciasną gromadkę. Co się stało? I got us out. That's what happened. Now get up. We need to move. Skąd masz te konie? You wanna look them in their mouths? Do it later. Now let's move. We can't stay in the snow. Ruszajmy. Starała się brzmieć dziennie, ale tak wystraszona jeszcze jej nie widziałem. No i ten śnieg. Śnieg w czerwcu w Nowym Meksyku? Mapa świata. Mapa służy do poznawania świata i historii Hard West 2. W tym trybie możesz odwiedzić wiele niezwykłych lokacji, poznać mieszkające je indywidua. Weźmy przez zaspy, koniec całkiem się zradziły sobie z pogodą, Flynn opowiadała. Widziała, jak znalazła je rozproszone pomiędzy drzewami tam, gdzie znikł pociąg widmo. Jacyś biedni frajerzy musieli, nie chcący znaleźć na drodze pociągu, przynajmniej konie się ucieszyły, że znalazły nowych jeźdźców. Ale potem Flynn ucichła, skryła twarz w kapturze i nie odezwała się ani słowem przez długi czas. Zastanawiałam się, z nią okej, Gina, więc to stąd wzięły się konie. Ja, masz rację, ktokolwiek to obozował, nie spodziewał się, że stanie na drodze pociągu widmo. Pewnie pomarli albo zamarli, albo zaginęli, zadrżałem. Dalej ruchy. Wodzi, możesz poznać rukami poza, ale poznać historię, osobowość. Ruiny chaty. Tędy pociąg jechał, widzicie? Niesamowite. Po pobliskim spotkaniu z pociągiem widmo z chaty zostały drzazgi. Po budynku zwyczajnie znikło, a to co stało chwiało się niebezpiecznie. Poszukanie rumowiska było ryzykowne. Musi to być coś wartościowego. Rzeczy wskazujące na to, że mieszkał tu kiedyś myśliwy. Trafia zerzwiały noże i wnyki, wszystko bezużyteczne. Zbogaciwszy się o jedną zawieszoną monetę, oddaliśmy się i postanowiliśmy poszukać tego schronienia. Złota 5-dolarówka. Lucky we found these horses.
tam nie zejdę, czy idziemy tędy. Puszczona farma. Żrawy dom, ferromarne schronienie, ale zdołałaś się spalić mały ogień, lepsze to niż nic. Patrzyliśmy słumiony tłup dobiegający spod niepozornego kopca, nad którym stał wykrzywiony krzyż tuż obok połamanego płotu. Noc była ciemna, ale blask księżyca odbijał się na tyle mocno od śniegu, żebyśmy pewni, że jesteśmy tam sami. Stanęliśmy nad podejrzanym grobem. Łup, łup. Więc spojrzała na mnie. Sprawdźmy to ostrożnie. Dałabyś ale po prostu spać dalej, nie wiedząc co to cholery jest, po prostu bądźmy ostrożni. I hate you, Jin Carter. Parę łopat, zaczęliśmy kopać. Spędziliśmy przy robocie jakieś pół godziny. Uderzenia były coraz głośniejsze. Cichły dopiero chwili, gdy odkopaliśmy wieko prymitywnej sosnowej trumny. A pierwsze biła wieko trumny, drzazgi fruwały wokół nas, a zapach otwartego grobu buchnął wśród mrożnego powietrza. Zgnęliśmy się, wyciągali z pluwy i wycelowaliśmy. Oto Colt jest chyba. Co do jasnej kanielki. Mężczyzna ogromna się z... Bill. Am I here? A czy mężczyzna wygromał się z grobu? O. Nie zrobiliśmy nic złego. Zrobiliśmy nic złego, słyszeliśmy twoje pukanie, wykopaliśmy twoje zgniłe truchło. My marły stwór szczątą i ruszyliśmy w stronę domu, zdecydowaliśmy się za nim podążyć. Nącz nieznajomy sprawdził każdy pokój narożnic jako marek. Skakał i krękał i kaszlał, przemieszczając się przez kolejne pomieszczenia. Jego metodyczne ruchy zdradzały niezwykłą siłę i precyzję. Przewyższał nas wzrostem, mimo to nadal nie mogliśmy dotrzeć jego oczu, nawet kiedy w końcu się do nas odwrócił. Kim jesteś? Back in my breathing days, folks called me Old Man Bill. I've seen everything. Done everything the West has to offer. I've been an outlaw, a thief, a sheriff, a bounty hunter, hell, even an exorcist for a while. W hardym zachodzie. And now I'm this. What co się właściwie stało? One day, I just woke up in that pine box buried in my yard. At first I thought I'd been dreaming. I remembered this vision of a train of death, driven by the devil himself. And chugging its way straight to hell. When he spotted me, he started to laugh. Żem po trzasku zacząłem walić wieko, próbując się wydostać. Na początku się spietrałem, ale jak zrozumiałem, że trup strachu leciał, po prostu wiedziałem, że muszę się wydostać. I don't know how long I was down there. An hour, a day, a week. The next thing I remember was the sounds of... Co planujesz? I'm gonna get some guns. Gonna track down the devil who woke me up. Gonna get him good. Then I'm gonna lay me back down. Listen, we know that devil of yours, and he's one tough son of a bitch. Name's Mammon, and he's done us wrong too. You got yourself a deal. For now. Mister? Jean Carter, tato tato Flynn. Whatever you say, kids. Call me Bill. Look. Years ago, I stashed some equipment in an old hunting shack. Czy mam jeszcze jednego konia, ruszajmy. Pytanie poboczne. Byliśmy tu. $5 znaleźliśmy. No to czego my tu właściwie szukamy? Iwery pod podłogą, ile dobrze pamiętam, a i trochę gorzałe piwnicy i chyba dynamit, tak odłożyłem trochę stryżko, ale syf grzebałem w tej chacie, pewnie zawali nam na górę resztę dachu, nie ma co. Przyczynam rację, wezmę spluwę, a potem co wolicie. Grzebałem gorzałki, przyczynam butelczyny staruszko, weź tam trochę tych lasek, Bill. Whisky. Weźmy dynamit. A ten... O, mamy.
No nie, że staruszko. Więc nie odpowiedział, skinął do niego, a potem dosyć konie oddychaliśmy. I ekwipunek, oczywiście. Teraz czas na to. On ma jakieś... O, to. Liczne kule, które przenikają przez ścianę. Karty jeszcze jakieś zbierać będziemy. Cienicowanie. Też ma dynamit. Dolero. Jeszcze coś na szybko. Tak jak myślałem, każdy bohater ma swoje trochę inne umiejętności. No i dobrze. Czym dalej? I can't feel my extremities. Not that I normally do. Ostrożnie. Rozejrzyj się. Ludnicy zwierzęta dorwały się do niej, zostawiają tylko w datę, gdzie masz tele z resztkami wysuniętych flaków między nogami. Szukaj czegokolwiek przydatnego. To była karta do gry? Nagle trup szarpnął się, kręcił kark i klapnął zębiskami tuż przed moją twarzy. Bez śnienia. Ty kumpel Bill? I odsunąłem. Mamon! Jest taki jak ja, nie mam wspomnień i wolnej woli, tylko głód. Pewnie odżył jako pociąg, jak pociąg widmo przejechał nieopodal, biedny głupiec. Rzekł nasz własny nie umarł, a potem strzelał do trupa, aż z jego głowy nic nie zostało. Dopiero wtedy przestał się ruszać. Zdawał się mniej żywotny, teraz potrzeba było tylko odrobinę odwagi. O! Czemu punkt życia tracą przez to? Szybkość, maksymalny fart, czas na trafienie w dychę. Ja wezmę te karty. Jakaś nowe karty na wiedzenie talia. Złóżmy na kartkę, kając odpowiednią ikonę w pasku górnym lewego ekranu. Aż jest statystyki. Aha, czyli każda... Czyli to i tak wspólna pula. Stacja. Stacja Boomtown. Byliście już przed lawiną, jaka lawina. Ładnia przełęcz jest zablokowana, żadnych pociągów, żadnych dróg, nic, jesteśmy wzięli do linii. Gdzie w miasteczku? Dupek Ricci znowu się bawi w szeryf, a tym razem znajdzie jakieś poszukiwane na tubulce, będą go wieszać. Powiedz, może to jeden duży gość nosi wojskową kurtkę? Nie mam pojęcia, nigdy nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. Sklep wielobranżowy, biuro doktora. O, możemy pogadać. Pogadaj z Flynn. Uratowałeś mnie tam? Dziękuję. Na mnie tak jakby wiedziała, skąd mogła wiedzieć. Ładnie wyglądasz, Jean. Posłuchaj mnie, wiem, że nie lubisz grać w warte karty, ale to co tobie i Cliffowi zrobił mamą, to naprawdę gruba sprawa, musimy o tym pogadać. To moja sprawa, młoda. You really are something else, Jean. You're so goddamn blind to everything that's not under your control that you can't...
nie mam cienia. No one cares if you believe in a soul or not. The name doesn't matter. It's not just you. I feel strange too. I still have a shadow, but it's looking damn ragged. Whatever Mammon did to us in the ghost train, he hurt all of us. Zapytaj jej o przeszłość. O, ten jest wspólnik, rozdział pierwszy. What else you want to know, Jin? I already told you I was raised in an orphanage. I escaped that and I grew up on the streets of Mournwood till I joined up with the circus. I never knew my parents. The sisters at the orphanage told me that a lone man and are you out of your goddamn mind? We don't even know what is he. O, już nie przesadzajmy. Nie umarłym weteranem. I roamed around the whole hard way. To też było. Boots were always itching. In my outlaw days, I ran with this gang called the Cardinals. Oh, bloodiest damn gang in the hard west. I was young and stupid. Jak umarłeś? After I retired, I lived on this here farm with my wife and my son. For the longest period of my life, I found peace. But it didn't last. One day, an old enemy of mine showed up at my door, determined to cross me. One day, I just woke up in that pine box buried in my yard. At first, I thought I'd been dreaming. I remembered this vision of a train of death, driven by the devil himself and chugging its way straight to hell. Back in my breathing days, folks called me Old Man Bill. I've seen everything. Done everything the West has to offer. I've been an outlaw, a thief, a shooter. Jakby serio nie żyjesz? So miss. I got no pulse. I don't need to breathe. My insides have rotted away. I'm little more than. Żeby z grosza. Tak, to bało. Nie mam pieniędzy żadnych. Myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć. Do gry wracamy jutro, bo za dwa dni zobaczymy, jak będzie mi iść nagrywanie. Tak czy inaczej, dzięki, że oglądaliście i do następnego. Cześć!